Yo, siemano ekipa, witam was w kolejnym odcinku z Titanfalla 2, to już drugi odcineczek. Pierwszym działo się może niewiele, bo musieliśmy naprawić Tytana, ale teraz BT, czyli nasz Tytan, wykrył jakieś zagrożenie, w sensie, że chyba będzie zrzucany jakiś inny Tytan, więc prawdopodobnie na pyrę dostanę, ale to jeszcze nie wiem, zobaczymy. What the fuck is this? Dobra. Bo czekajcie. Ja nie umiem tutaj tym w ogóle chodzić. Jezu, dziwnie się tu chodzi. Kumo, mam łopie. Co robię G? Bojowa wzrosła. Pilocie, w drodze są kolejne oddziały ratunkowe IMC. Jeśli chcemy przeżyć, musimy kontynuować naszą misję i dotrzeć do majora Andersona. Do tego czasu jesteśmy zdani na siebie. Zaznaczam pozycję. Gdzie? Dobra, tam mam. Trzeba się śpieszyć. Czynnik opera, ten Tytan BT twierdzi, że jestem jego tymczasowym pilotem. Nie wiem, czy jestem gotowy, ale jeśli nie stanę na wysokości zadania, będzie po mnie. Jeśli chcę z tego wyjść cało, muszę kontynuować pierwotną misję Lastimozy, czyli spotkać się z jego dowódcą, majorem Andersonem z oddziału SRS Ruchu Oporu. Do punktu docelowego zostało mi jeszcze 60 km. Dobra, czyli długa podróż. Pilocie, IMC będzie nas szukać. Jeśli chcemy przeżyć, musimy się spotkać z majorem Andersonem, który znajduje się 60 km stąd. Kurwa, daleko. Musimy improwizować i dostosować się, jeśli mamy przetrwać. Krew Irza. Nie wiem, co pod G. Czy to G? G chyba. Dobra, tutaj łapiemy sobie łatwiutko. Pod G to jest jakieś przyspieszenie, ale nie wiem, jak tego używać. Szczerze mówiąc, nie wiem, czy ja umiem latać. Nie mam pojęcia. Pod Q jest zajebista opcja, co to jest? To są nasi, tak? Na pewno? Mamy tu naszego Tytana, klasy Vanguard! Czy to BT? Dobrze pana widzieć, kapitanie. Potrzebna pomoc. Dałeś sobie radę z piechotą, teraz spróbujesz czegoś innego. Dobra. Odsuń się, ziomek! No kurwa, zasłonił mi dostęp do tego kolesia. Posiłek to jest chyba nazwa tego ich Tytana. Tu następny. Jak ja mam to rozwalić? Trafiłeś mnie, głupi masz szczęście. Głupi masz szczęście. Dobry ziomek. Dobra. Cimi jaja. To znaczy chciałem powiedzieć, jestem lepszy od ciebie. To jakieś chyba te zwykłe roboty. Tu ktoś jest? Nie. To następny wrogi Tytan. Strzelasz czy nie strzelasz? What the fuck? Tytan namierzył. Co? Drogi Tytan zniszczony. Tutaj następny. Ja nie wiem, kiedy oni strzelają, a kiedy nie. To jest najgorsze. Nie wiem, czy jak strzelam w głowę, chociaż... Nie wiem, czy jak strzelam w głowę, to są jakieś większe obrażenia. Gdzie jest moje HP? To jest chyba ten główny pasek na środku. No, ta tarcza jest jakaś bezużyteczna. Dobra, HP mi trochę spadło. O kurwa. Rdzeń serii gotowy. Nie ma odwrotu, bandziorze. Teraz będę cię ścigał. Fajnie. Gdzie on jest? Tutaj. Czemu ja nie trafiam? Uwaga, krytyczny poziom uszkodzeń.
ziomek nie żyje. A, jak go jak ich zabijam, to te zielone rzeczy to są chyba hilanie. Co ty, gościu, tu robisz? Tak jest, to jest hilanie. Co to jest? Jakaś znaleziona nowa... Ta broń do tytana jest zaawansowana technicznie i może dać nam przewagę. Coś tu się zakocha. Coś tu się chyba zakocha. Według ludzi miłość wymaga podziwu, zauroczenia, poświęcenia i szacunku. Dobra, Bity, nie zesraj się. Zakochano się na 50%. Pilocie, uzbrojenie Tona pozwoli nam namierzać cele i niszczyć je przy użyciu rakiet śledzących. Przydatna rzecz. Ale... Czekaj, może przeładuję. Ale nie pojawiło mi się nic nowego, w sensie... Przyniesiemy się siedząc z Bity, żeby zmienić zestaw wyposażenia Tytana. Aha! Aha! G, nie mam pojęcia, co to jest. Tarcza. A, dobra, to teraz... To teraz mam całkiem jakieś inne... Dobra. Śmiesznie, śmiesznie jest. No dzięki, nie to chciałem zrobić. Tarczę postawił. Tarczę postawił. Dobra, udało się, ale to nie jest takie proste, jak się mogłoby wydawać. Pilocie, śluza przepływowa blokuje nam drogę. W pobliżu powinien znajdować się panel sterowania. Dobra, Bity, daj mi się zastanowić chwilę. Okej, okej. Jak mam tu wejść? Sonar aktywny. What the fuck? Padam do tej wody. Dobra, to trzeba chyba tędy pójść. Nie, nie da się tym tanem podskakiwać, czy co do chuja? Dobra, chłopaki, kurde, tutaj to by mi się pompa przydała, nie powiem. To nie jest pompą. Ten kolo ma pompę? Nie wiem, chyba nie wiem. Co ty tu robisz, koleś? Grzało? O kurwa, o kurwa, o kurwa, o kurwa, o kurwa, o kurwa. Ja tu zaraz padnę, jak nic. 100%. Bity mi pomaga, ale... Pilocie, aktywuję dla ciebie sonar. Ej, zajebiście teraz. Tu nie mogę schodzić. Dobra, ale ten sonar to długo nie potrwa. Pompy odpadów nakażonych filtrują placówkę testową w kopule pierwszej. No traf! Możesz trafić? Gdzie? Tutaj, cwaniaczko. Trochę mało mam... O, dobra, tu jest pompa. Mogę w sumie zamienić, ale nie wiem, czy chcę zamienić. Dobra, chcę zamienić. Reloadzik. Jak to otworzyć? How I can otworzyć this? Przybliżenie mogę zmieniać, nawet zapomniałem o tym. Wstrzymano protokół serwisowy. Otwieranie śluzy. Dobra, Bity. Uwaga, toksyczne oparywko może pójść. Włączam śluzę bezpieczeństwa w sterowni. Jak ja mam stąd? Dobra, tak. Czy są wyjść? Śledzę twoje położenie. Zalecam poszukać wyjścia. Jasne, Bity. Ty rób to samo.
Tak jest, pilocie. O kurwa, mi zajebali. O kurde! Ej, nie no, ginę sporo tutaj, szczerze mówiąc. Na tym trybie... To jest poziom trudności wysoki. Pilocie, śledzę twoje położenie. Zalecam poszukać wyjścia. Muszę trochę... Ostrożniej. Ty rób to samo. Tak jest, pilocie. I'm sorry, man. You must die. Muszę po prostu troszeczkę spokojniej w to grać. Tam jakiś kolo był. O ty kurde, jak się schował. Zabiłem go? Chyba tak. Nie! To kół jest za blisko. Niechcący uderzam. Dobra, ja biorę na razie tą... Kraber. Kraber jest chyba mocniejszy. Kraber też jest w Apexie. Dobra, weźmy tego Krabera, ale... No. Słuchajcie. Mówi Kay. Drodzy przyjaciele z IMC i ruchu Umoru. Mamy problem z komunikacją. Ale spokojnie. Bez nerwów. Nic się nie stało. Kto to? Sprawdzam pliki. Kane. Najemnik powiązany z łowcami Alfa. Handluje narkotykami. Często też je zażywa. Czyli mamy jakiegoś psychola, no tak. Jak żeby inaczej. Jak tutaj wyjść stąd? Przecież skoczyłem tutaj tędy. Lol, zapomniałem, że ja mogę chodzić po ścianach. Kompletnie o tym zapomniałem. Szczerze mówiąc, to nie wiem, czy ten koleś był zły, czy dobry, ale go zabiłem. Skanowanie terenu. No przecież tędy muszę powiedz. Po tu skanować. Ten też z kraberem wyskoczył, jakby mi strzelił mnie, to tylko raz. Wow. Kolego, nie z tej strony. BT, szukaj wyjścia, bo ja już jestem chyba... Blisko? Nie wiem. Co byście tutaj mieli, chłopaki? Kraber jakiś. Ło! Dobra, dobra. Chłopaki, spokojnie. Tym kraberem to nie ma szans nie zabić. Nie trzeba w głowę nawet trafiać. Rebeliantów na terenie obiektu, żeby była jasność. To miejsce należy do Kane. Możecie tu siedzieć, dopóki was nie zabije. To nastąpi wkrótce. Granat. Dobra, zaraz pewnie jeszcze z tym świrem trzeba będzie walczyć. Na bank. Dobra, przechodzimy, czy... Oh my fuck. Co ty tu robisz? Umrzyj. Ale dostał w kolano. Ja to chodzi w tym. Dobra. Jakie macie? Trzy z dziewiątej floty ruchu oporu. Utknęliśmy w oczyszczalni ścieków. IMC ma nową piechotę mechaniczną. Jesteśmy w potrzasku. Pilocie, przed tobą sojusznicza siły ruchu oporu. Mogą potrzebować wsparcia. Uratuję ich, BT, spokojnie. To ja. Kapitanie, mamy tu naszego pilota. Ziomek. Nie strzelać, jest SRS, spójrzcie na hełm. Siema, chłopaki. Sierżant Bab.
No co mamy zrobić? Chłopaki, no. Kapitan. Dobra, lecimy, chłopaki. O kurwa. Chłopaki, idziecie ze mną, czy nie? Chyba nie. Dobra, jakoś sobie poradzę. Nie potrzebuję pomocy, dzięki, że pytacie. Laser, co to jest? Co to kurwa jest? No zobaczmy ten laser zamiast pompy. Zaraz mogę się tak wydymać, że... Dobra, tu jakieś bronie, to jest car. Co to jest car? Nie podoba mi się to. Jakby nie ma przejścia. Nie wiem. Tędy? Niemożliwe. A tędy, matko kochana! Tutaj jest nasz ziomek. Posiłki na szóstej! Samą porę! Kurwa, mocno biją. Ile się? Dobra, umrzyj koleś. Kurwa, jak zabił mojego ziomka. Ale on będzie wybuchał. A, bo to tak strzelał, oh my fuck. Pojebane. To jest nasz. Czy ja tam jakiegoś swojego ziomka nie zabiłem przypadkiem? Tak to wyglądało. Dobra, jeszcze. Kurwa, nie trafiono. Co jest? Nic nie widzę. Chyba zostałem sam, tak jakby. Uwaga, zajęcie 3A, zajęcie 3A, zajęcie 3A, należy go jak najszybciej usunąć. Dobra, chłopaki, spokojnie. Jakoś się dogadamy. Kurwa, ktoś jest... Dobra, nie no, to nie jest lepsze. Niestety, ale tutaj mi się zaraz samo skończy. Pompa by się jednak przydała mimo wszystko. Trochę dziwna ta miejscówka. Kurde, dawno nie widziałem żadnych tych potworów. To mnie zaraz naskoczy mi coś na łeb. Czuję się, jakbym maszerował już wiele dni. Potrzebujesz odpoczynku? No nie! Dobrze, nie ma czasu na przerwę. Musimy wykonać misję. Ziombel, tylko gdzie ja mam iść teraz, powiedz mi. Był tak miły. Zostań się. Okej, ktoś mnie widzi. Ale ja ich nie widzę. Więc jest jakby niekolorowo. No dobra, idę tutaj. Nie no, tam chyba muszę wleźć, tylko jak? A tędy mogę wejść. Jest git. Nie widzę pilota. Ale ja ciebie widzę. Kurwa, jak się odsunął! Paki, fajnie.
Skąd jest? Tomek, musisz popracować nad celnością tych swoich strzałów. O kurde. Cel niewidoczny, poza zasięgiem. O kurde, dobra, ten odłamkowy to nie był najlepszy. Granatów. Dobra. Granaty by się przydały. Dobra, coś mam. Nie mam pojęcia co. Pompy odpadów skażonych filtrują placówkę testową w kopule drugiej. O kurde, blaszka. A mi na łeb wyskoczył. Może by tak stąd? Ale tutaj tak jest ciemno, że nic nie widać, prawie jak w grze o tron. Może sobie zmienię na to głównie. Ej, kurde, to wygląda jak Spitfire, nie? Eve. Może bym wziął tą Eve, bo tutaj mi się kończy ammo, no właśnie. Dobra, lecimy chyba tędy. Dotarły mnie słuchy, że jakiś Vanguard i pilot SRS załatwili moje wsparcie. Kimkolwiek jesteś. Tyle czoła, naprawdę, tak. Mam tylko nadzieję, że poradzisz sobie lepiej niż ostatni rebeliant, którego wybiłem. Kurwa, te to są jakieś niezabijalne. Dobra, może jednak są zabijalne, ale są ciężko zabijalne. Tego stara wezmę, El Stara. Ta, nawiał, już wracam, spokojnie. Chłopaki. To wy się stęskniliście? Gdzie oni są? Dwóch ich tu było, ej. Zewnętrzne pompy przekierowane do systemów głównych. Kraber. Kane, zgłoś się. Na terenie kompleksu znajduje się Tytan klasy Vanguard. Chyba SRS. Pompy odpadów nakażonych filtrują klasową w ogóle trzecią. Coś czuję, że zaraz będzie jakiś przypał. Zachowaj ostrożność, pilocie. Okej. Też na siebie uważaj, VT. Gdzie jesteś? Podążam za strumieniem szlamu. Nurt przyspiesza. Możliwe, że jestem blisko wyjścia. Kieruj się naprzód. Oczywiście nie mogę tego otworzyć. Zaraz Bitty będzie gdzieś tutaj chyba. W końcu. Jest Bitty. Dawno się nie widzieliśmy, Bitty. Wręcz przeciwnie. Obserwowałem twoje działania przez kamerę w hełmie. Dobra robota, pilocie. Pilocie, możesz wyłączyć przepływ szlamu w pomieszczeniu obok. Przesyłam namiary. No dawaj te namiary, dawaj. A tam.
Jak ja ci mam tam dojść, BT? Będę. Te roboty są nieszkodliwe, no nie? Ja pierdolę. Wiem, że jestem tu już sam, jestem. Dobra, patałachy! Żarty się skończyły! Idę tam! Jeszcze ktoś chce coś powiedzieć? Spójrzcie się tutaj, w tym sektorze! Uwaga, jest w pobliżu! Przejęto kontrolę nad pompami. Awaryjne zatrzymanie pracy. Wysłać kleszcze! Wykłopyki! Lambda 4 powietrze, wysyłamy kleszcze! Procedura dezaktywacji pompy, 20%. To jest ten nieszkodliwy robocik i co mam teraz zrobić? O kurwa, to są te kleszcze, dobra. Kleszcze. Ja pierdolę. W ramie panuje duże stężenie metali ciężkich, które zakłócają moje systemy namiarowe. Zabije mnie to gówno. No wiedziałem, że mnie zabije, jak ja mam sobie z tym poradzić? Gościu. Kleszcze wysłali, no. Lambda 4 powietrze, wysyłamy kleszcze. Gdzie te kleszcze, skąd one wyłażą? Procedura dezaktywacji pompy, 20%. One są nietrafialne. Po prostu muszę poczekać, aż będą wybuchać. Przecież to nic trudnego, strzelaj! Strzelanie na oślep w strefie bojowej pilota byłoby pogwałceniem protokołu trzeciego. Dobra, nie zesraj się, BT, zabij ich. Co to jest? Jeszcze kleszcze wysyłają. Dobra, ja poczekam, aż ten klesz podejdzie. I jak zacznie wybuchać, to spierdalam. Dobra, łatwe to jest. Chodźcie, no wybuchaj. Procedura dezaktywacji pompy, 40%. Wow, fuck. Dobra, ten mi trochę uderzył mnie. Ja mam iść do BT, czy co? Odpieraj atak, dopóki pompy się nie wyłączą. Okej. Okay. Ja pierdolę, no nieźle. No nie, kleszcze! Gdzieś spadłem, nie wiem gdzie jestem. Nie wiem jak stąd wyjść. I ten mnie klesz dojebie, no. Tutaj może jakoś wyjść. Dobra, jestem już gdzieś. Ja pierdolę, no tutaj się nie da. Co ja mam tu zrobić? Jak ja mam sobie poradzić, jak mi klesz tutaj biegnie? Nie no, zabiją mnie. Te pompy się kurwa nigdy nie zamkną. Dobra, tych trzeba tam zajebać. Oczywiście nietrafione. Nie ma to jak jeszcze więcej kleszczy. No dawaj, dawaj. Procedura dezaktywacji pompy. 50%. Pojebane to jest! Nie mam żadnej broni, którą mógłbym ich normalnie rozjebać. Wypierdalajcie mi stamtąd. Ile procent? Bo już nawet nie słyszałem, co oni gadają.
Deaktywacja pompy zakończona. Dobra. W końcu. Pozycja pilota ustalona. Rozpoczynam wsparcie ogniowe. Wykryto zagrożenie. Ej, sporych tutaj jest. Dobra, BT, BT, BT. Aktywuję dla ciebie sonar. Gdzie jestem? Czemu ja nie mogę strzelać, jak jestem w powietrzu? To była trudna potyczka, pilocie. No była. Dobrze się spisałeś. Zaraportowałem to. Znalazłem wyjście po tej stronie. Tędy. Jezu! Ludzie! Przekazuję sterowanie pilotowi. Protokół drugi. Wykonać misję. Mój rozkaz to kontynuować operację specjalną 217 i spotkać się z majorem Andersonem z SRS. Dobra. Się czuję bezpiecznie od razu, jak jestem w tym Tytanie. Nie mam pojęcia, co to było. Te kleszcze, ale no... Bez hitu. Dobra, coś czujesz, zaraz powiem. Kane. Zaproszono cię na imprezę Kane'a. Oh my god. I dlatego nie żyjesz. Oh my god. Wspaniale. Kolejny zgrywa samotnego bohatera z Tytanem SRS klasy Vanguard. Wow, i to rozumiem. Zrobimy tę imprezę, Penta. Nie mogę się doczekać. Pilocie, unikaj termitu Kane'a. Powoduje poważne. Co ty nie powiesz? No jebie mnie ten Kane jak chce, no. Oh my god, oh my god. Rdzeń salwy V. Kurde, mało już ma życia. Może sobie tu stanę. O tak! Wal do mnie! No już, nie ociągaj się! Ej! Dla mnie to nic, kamień! Nie krępuj się! Wal! Nice! Nice, dobra. Ja pierdzielę. Ja nie rozumiem jeszcze wszystkich tych, kurde, blaszka. Dobra robota, pilocie. Pilocie, radio w hełmie Kane'a działa. Zalecam je zabrać. Coś, nie wiem. A, radio po prostu sobie założyłem. Dobra, wysrane, dawaj BT, lecimy stąd. This that fresh whip. Pull the checks receipt, stash straight to the pond dripping. I've been gone too long, feel like it's all different. Swear I've been always specific in between destinations and flying over the Pacific and all these jets that we rented. I seen niggas fumble with frames trying to keep up their image. I write writtens to break the bars of your mental prison. Stencil hieroglyphs with color pencils.